Witajcie moi kochani w kolejnym odcineczku z serii Expovi z Cafajterem. Dzisiaj ruszamy w okolice Tornek. Będziemy wykonywać zadanie z zakonu równowagi na level 26. Będziemy musieli rozprawić się z dzikimi kotami. W dzisiejszym odcinku łączę dwa wyzwania, ponieważ jedno wyzwanie, w którym musimy zabijać potworki z dwóch mapek, z Tygrysiej Polany i z... Czekajcie, jak ta mapka się nazywała? Z Tygrysiej Polany i z Kryjówki Dzikich Kotów. A osobne zadanie jest na samą Osadę Molusów. To są trzy mapki, które są koło siebie. No i postanowiłem nagrać odcinek jeden o tych właśnie dwóch zadaniach. Bo pierwsze zadanie to są te dzikie koty, które właśnie teraz wykonujemy. A drugie zadanie osobno jest na 27 level i tam trzeba zabijać po prostu potwory z Osady Molusów. Ale dlaczego robię to wszystko w jednym odcinku? Dlatego, że potwory, które musimy zabić, są bardzo podobne i zbliżone i na tym 26 i na 27 levelu na wyzwaniach. Więc teraz, będąc na 26 levelu, mamy wyzwanie, żeby zabijać potwory, te dzikie koty, czyli chodzi tutaj o tą właśnie kryjówkę dzikich kotów, przepraszam, i Tygrysią Polanę. Ale tych potworków więcej jest w Osadzie Molusów, więc teoretycznie opłaca się bardziej pójść do Osady Molusów, no nie? Także mniejsza o to. Startujemy w tej dzikiej polanie i tutaj już od razu widzimy, że są nasze Molusy. Już pamiętacie je oczywiście, bo są te same potworki, które są w Osadzie Zulusów, która jest koło Karkahan. No ale tutaj jest ta różnica, o której wam później powiem, związana z Osadą Molusów, taka ciekawostka. Ale póki co jesteśmy w tej tutaj, w tych dzikich kotów, w tej kryjówce. No i tutaj widzicie, że to nie jest jakoś mega duże ekspowisko, tutaj tego dużo nie ma, dlatego wchodzimy tutaj do jaskini i idziemy dalej. W jaskini też jest parę tych potworków, oczywiście zabijać się możemy, bo nam będzie szybciej zaliczać się do questa. Ale kiedy wyjdziemy, to już będziemy w Tygrysiej, tak, w Tygrysiej Polanie chyba. Czy jak to się tam nazywało? Tam też jest parę grupek, zaraz je zabijemy. No ale jednak opłaca się po prostu pójść do tej Osady Molusów, bo tam jest po prostu tych potworków dużo, dużo więcej. No, jesteśmy na tej mapce. Teraz chyba nie są zrespione te potworki. No ale no, nie są zrespione, kurde, szkoda. Ale tutaj nie ma, że tak powiem, szału, jeżeli chodzi o te wszystkie Molusy i tak dalej. Jest parę grupek, jest parę tych, można sobie połazić, tak jak teraz przechodzimy, no nie, to wiadomo, że zawsze coś można ubić, ale od razu, jeżeli już tutaj jesteśmy, to opłaca nam się pójść bardziej do Osady Molusów, no nie, także zaraz do niej przejdziemy. Tutaj widzicie, są te potworki, są grupki i to jest wyzwanie teoretycznie te na 26 level, to są właśnie te dzikie koty, które są tam, ale my już od razu pójdziemy i wejdziemy do Osady Molusów. Osada Molusów różni się tym od Osady Zulusów, że Osada Zulusów cały czas ma mapkę czerwoną, no nie? W godzinach od 8 do 11 jest to mapka pomarańczowa. Tutaj przez cały Boży Dzień jest to mapka zielona, czyli po prostu jest to teoretycznie dla słabszych osób, które po prostu albo się boją walk PvP, albo po prostu nie chcą, żeby je ktoś zabijał. Niby brzmi dobrze, no nie? Ale wiadomo, że jak nie ma PvP, to pewnie ludzi będzie więcej. No z tymi ludźmi to teraz tak w sumie różnie jest, bo teraz już nie ma tylu postaci na małych levelach i to głównie na nowych światach jest tak, że zawsze ludzie tutaj przychodzą expić, bo tutaj nie ma czerwonej mapki i nikt na Zulusach nie zabija. Teraz już takie zabijanie na Zulusach raczej nie ma czegoś takiego, no bo po prostu już nie dużo osób expi, albo ktoś sobie expi drugą postać i tak dalej. Już nie ma po prostu tylu osób na tych expowiskach. Ale minusem tego ekspowiska jest to, że jeżeli zostaniemy zabici gdzieś tutaj w okręgu tej osady, to nie przenosi nas do Tornek, tylko przenosi nas do tego więzienia, które tutaj jest nade mną i w tym więzieniu jesteśmy teoretycznie uwięzieni, ponieważ przed tym więzieniem stoi grupka bodajże... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No bardzo duża grupka sześciu, czy to nawet siedmiu potworków. Oczywiście na levelach tam 30. Oczywiście to są Zulusy i Molusy w grupie. Tylko po prostu jedna osoba nie jest w stanie ich zabić, tym bardziej na jakimś 27 levelu, no nie? Więc to jest taki minus, że jak zostaniemy zabici, to nas przenosi na to ekspowisko, a nie do Tornek. Do Tornek dopiero nas przenosi
O 5 rano, czy tam o 5:30, kiedy jest to taka teoretyczna przerwa techniczna, o której może nie wiecie nawet. Ale jest codziennie taka przerwa, po prostu takie, no nie wiem jak to dokładnie nazwać, ale jest taka przerwa. I podczas właśnie tej przerwy przenosi was z tej wioski do Dornek. Czyli jeżeli zostaniecie zabici tutaj, nie wiem, dzisiaj o godzinie 15 i będziecie uwięzieni, nikt was nie uratuje, to będziecie tutaj siedzieć. Dopiero jak się wylogujecie, pójdziecie spać, wstaniecie rano, to wasza postać zostanie przeniesiona do Tornek. Takie to trochę dziwne, no ale tak to tutaj wygląda, no nie? Dlatego kiedyś potrafiłem tutaj właśnie przychodzić moją drugą postacią z większym levelem, żeby tą grupę zabić. A jak tu właśnie było takie początki, że było dużo osób i na przykład dużo osób padło, to się robiło grupy i po prostu w grupie można było to ubić już na spokojnie tą dużą grupę tych muluców, które tam niby były tak jakby jacyś strażnicy, no nie, tego więzienia. Byliśmy w osadzie mulusów tutaj w środku, teraz wyszliśmy tak jakby za rzeczkę i przechodzimy jeszcze sobie przez te wszystkie lasy. No, w porównaniu z osadą z mulusów, to mam takie przeświadczenie, że jest tutaj tych potworków mniej. No nie wiem, może mi się tylko tak wydaje, bo tam w sumie są jeszcze te wszystkie niepokoje, tylko po prostu te, nie jaskinie, tylko jakieś tam różne siedziby i tak dalej. No nie wiecie o co chodzi. A tutaj nie ma takich, nie ma żadnego wejścia nigdzie. Wszystko jest odkryte, wszystko jest na jednym poziomie. No i to ogólnie jest tyle o tych mulusach. Oczywiście potworki są takie same jak w osadzie Zulusów, czyli tam mają levely od 25 nawet do 30 chyba drugiego albo trzeciego. Tam elity mają 32 chyba trzeci albo nawet 34. No, co do lotów, to oczywiście dużo zwykłych itemków. No, tak jak widzicie, lota co chwilę mi jakieś tam tarcze, zbroje, miecze, łuki, różdżki, takie pierdoły. A oczywiście z tych elitarnych można zdobyć unikaty, czyli na upartego i jak ktoś będzie miał szczęście, to nawet ekspiąc będzie mógł sobie lotnąć jakiś fajny unikat, który sprzeda i zawsze będzie miał trochę grosza, no nie? Ale to głównie jest tak, jak ktoś expi i akurat nawet nie myśli o tym, żeby coś zrzucić, to wtedy lota mu jakiś unikat. A jak ktoś przyjdzie specjalnie, żeby bić te elity, żeby zdobyć coś fajnego, to niestety można się trochę tutaj zamęczyć, zanim w ogóle cokolwiek się lotnie. Tam chyba się zrespiło to wszystko z więzienia, bo widzę, że są dwie elity, obok dwa zwykłe potworki, to chyba właśnie są te mulusy, które są przy więzieniu. Co jeszcze mogę wam dodać? No, jakbym miał polecić ekspowisko, to oczywiście na tym levelu bym polecał te Zulusy, nawet jeżeli tam jest czerwona mapka. No ze względu na to, że na większości światów zwykłych po prostu tam już nikogo nie ma. A jeżeli jest nowy świat, jeżeli byłby jakiś nowy świat, chociaż teraz chyba już nie będzie nowych światów prędko, to po prostu zobaczylibyście, jak dużo osób tutaj przyjdzie expić i po prostu będą się bili o każdą głupią grupkę. Jesteśmy z powrotem na mapce. Ja już mogę wrócić, już zabiłem wszystkie te mulusy, wszystkie te potworki z tych właśnie trzech mapek, z tej kryjówki dzikich kotów, byliśmy w Tygrysie Granicy, jesteśmy w osadzie mulusów. Teraz jedyne co nam zostaje to wrócić do Tornek i odebrać nagrodę za nasze zadanie. I od razu można wziąć oczywiście dopiero, tutaj mamy nagrodę i możemy rozpocząć kolejne zadanie, ponieważ właśnie jak wspominałem kolejne zadanie to jest tutaj macie dzikie koty, a 27 level to jest osada mulusów, czyli to, o czym cały czas mówię. I kiedy dopiero teraz weźmiemy zadanie na 27 level, to znowu musimy się wrócić w tamte tereny osady mulusów, żeby zabijać te mulusy. Oczywiście, jeżeli nie chcecie, to możecie wziąć to zadanie i pójść do osady zulusów. Tylko nie wiem, czy to będzie dobrze wszystko działało, czy tam będzie odpowiednia ilość tych potworków, które akurat są tutaj potrzebne. Nie wiem. Nie sprawdzałem, pójdę do osady mulusów i tam zrobię normalnie tego questa. No i to tyle, moi kochani, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Expowiska.